Namaste, kochani. Witajcie na jodze otwierającej biodra z krzesełkiem. Przygotujcie krzesło, klocek do jogi, korkowy, drewniany albo pionkowy i pasek. Zapraszam. Przed nami krótka rozgrzewka. Odkładamy sobie paski i klocki na krzesło. Wykonamy uproszczone powitania słońca dla każdego. Jeśli nie możesz zrobić chociaż jednej asany, pozostawaj w poprzedniej albo zastępuj ją dobrze znaną sobie pozycją. Klęk podparty, rozczapisz palce dłoni, połóż dłonie pod barkami, podwiń palce stóp, rozstaw kolana pod biodrami na szerokość bioder. Zacznij oddychać przez nos i wykonuj ze mną mobilizację kręgosłupa w krowach i kotach. Z wdechem zapadamy się w lędźwiach, miękka pozycja krowy. Z wydechem przez nos podwijamy kość ogonową, zaokrąglamy plecy do kota. Oddychaj bardzo głęboko, swobodnie i płynnie szumiącym w gardle oddechem. 20 razy. Zaczynamy. Wdech krowa. I wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. I wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Trzymaj płynność ruchów, rozgrzewaj plecy. Wdech krowa. Wydech kot. Spontaniczne ruchy w Twoim własnym zakresie. Wdech krowa. I wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Szumiący głęboki oddech. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. I wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. I wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Jeszcze 5 razy. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. I wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Przedostatni raz. Z wydechem kot. I z wdechem krowa. Uwaga! Z wydechem przez kota usiądź na piętach. Jeśli nie możesz, wyciągnij do przodu ramiona, oprzyj przedramiona na macie, trzymaj pośladki nad piętami, rozszerz barki, opuść głowę luźno w dół. Jeśli możesz usiąść na piętach, usiądź. Ciągnij ramionami przed siebie. Dwa warianty pozycji dziecka. Wdech raz. Ciężar ciała na pośladkach, na piętach. Wydech wciągaj brzuch, oddalaj barkę od uszu. Wdech dwa. I wydech wciągaj brzuch. Wdech 3. Uwaga, otwieranie klatki. Z wydechem, jeśli siedzisz na piętach, dociąż je, wciągnij brzuch, wyjdź w górę, przenieś dłonie za plecy. Otwórz klatkę piersiową. Jeśli jesteś w wariancie z pośladkami nad piętami, podwiń palce stóp, wyjdź w górę, chwyć dłonią za dłoń i wypchnij tylko klatkę przyjemnie do przodu, żeby ją rozciągnąć. Zostajemy w Twoim wariancie na 3 oddechy. I wdech raz, mostek w górę, pępek zasany. Wydech, wciągaj brzuch. Wdech, dwa. Podbródek, lekko opuść do mostka. Wydech, wciągaj brzuch. I wdech, trzy. Uwaga, klęk podparty. Z wydechem rozczapisz palce dłoni, wróć do klęku. Podwiń palce stóp, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. I z wdechem krowa, zapadamy się w lędźwiach. Z wydechem kot, zaokrąglij plecy. I wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa.
Uwaga! Z wydechem kot grzbiety stóp na matę, schodzimy pośladkami nieco niżej do pięt, nie musisz siadać na nich, zostaw lewą łapkę na macie. Z wydechem przesuń prawą do prawego kolana i teraz na wydechu przenieś sobie prawe ramię pod lewym. Możesz zostawić pośladki nad piętami albo usiąść na nich, to zależy od Twojego zakresu ruchu. Poczuj przyjemne rozciągnięcie w prawym barku ramieniu, zostań tu. Na chwilę ustaw głowę wygodnie, tak żeby nie czuć napięcia w szyi. I wdech, raz, rozciągamy prawy bark, prawe ramię. Wydech, wciągaj brzuch. I wdech, dwa, pamiętaj, że możesz być pośladkami nad piętami. Wydech, wciągaj brzuch. I wdech, trzy, uwaga. Z wydechem wciągnij brzuch, wróć do klęku podpartego. Oprzyj lewą dłoń pod lewym barkiem i z wdechem tylko odkręć się w prawą stronę, unosząc prawy łokieć, jeśli nie dasz radę wyprostować całego ramienia, bądź całe prawe ramię w prawą stronę. Wdech. I z wydechem wracamy sobie prawą łapką pod prawy bark. Druga strona. Wdech w pozycji. I na wydechu schodzisz pośladkami nad pięty tyle, ile możesz, bądź siadasz na nich. Z wdechem przekładasz lewe ramię pod prawym, czujesz rozciągnięcie w lewym barku w ramieniu. Pośladkami schodź tylko tyle, ile możesz do pięt, nie za mocno. Ustaw głowę wygodnie, tak żeby nie czuć napięcia w szyi. Trzy oddechy. I wdech, raz. I z wydechem wciągaj brzuch, czujesz przyjemne rozciągnięcie w lewym barku i w ramieniu. Wdech, dwa. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, trzy. Z wydechem wciągnij brzuch, wróć do centrum. Prawa łapka wraca pod prawy bark, kręg podparty. I z wdechem tylko unosimy lewy łokieć w lewą stronę, rotujemy albo całe lewe ramię. Spokojnie, bez napięcia. I kolejny wdech w górze. I wydech, wróć lewą łapką na matę. Podwiń palce stóp, przejdź do deseczki. Wyprostuj nogi, połóż dłonie pod barkami. Podwiń kość ogonową, nogi tłów w jednej linii. Powitania słońca uproszczone. Wdech, z wydechem damska pompka, kolana na matę, łokcie blisko ciała. Schodzimy tłowiem do maty, czołem do maty. Dłonie są przy klatce piersiowej. Z wdechem na mocno zasanym brzuchu wyjdź klatką w górę. Kobra, podbródek do mostka. Z wydechem podwiń palce stóp, przesuń sobie dłonie nieco niżej, pies z głową w dół, odpychamy się dłoni od maty, unosimy pośladki wysoko. Z wdechem przejście do przodu. Stopy złączone lub na szerokość bioder. Z wydechem skłon tak jak możesz, możesz nawet ugiąć kolana, wystarczy, że poczujesz przyjemne rozciągnięcie pośladków tyłu, nóg i pleców. Z wdechem ramiona w górę, barki w dół od uszu. I wydech, sama stytich i złącz dłonie przed sercem. I wdech, ramiona w górę, barki w dół. Z wydechem skłon, wciągnij brzuch. Wdech, ugnij kolana, przejdź do deseczki, podwiń kość ogonową, dłonie pod barkami. I na wydechu kolana na matę, damska pompka, czaturanga. I z wdechem tylko klatka piersiowa w górę, łokcie wąsko za si, pępek, kobra. Na wydechu podwiń palce stóp, odepchnij się, przejdź tym razem do klęku podpartego, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Z wdechem pozycja krowy, zapadamy się w lędziach i z wydechem kot, zaokrąglamy plecy. Wdech, plecy neutralne, wciągnij brzuch, już podwinięte palce stóp na macie. Z wydechem pies z głową w dół, unieś pośladki wysoko, mocno odepchnij się dłońmi od maty. Pięty mogą być nad matą. I z wdechem zmiękcz kolana, krok do przodu, stopy złączone, bądź na szerokość bioder. Na wydechu skłon. Wdech, zroluj się w górę, unieś ramiona nad głowę, oddal barki od uszu. Wydech, złącz dłonie przed sercem, sama stytisz jeszcze raz. I wdech, ramiona w górę, barki w dół. I z wydechem skłon, dłonie na matę. Wdech, zmiękcz kolana, deseczka, podwiń kość ogonową, nogi tłum w jednej linii, dłonie pod barkami. Wydech, czaturanga, damska pompka, kolana na matę, klatka schodzi do maty, łokcie wąsko. Wdech, dłoni przy klatce za si, pępek, wyjdź klatką w górę, poczuj rozciągnięcie w klatce piersiowej, pracę w górze pleców. Wydech, podwiń palce stóp,
wciągnij brzuch, przejdź do klęku podpartego, kolana idą pod biodra, dłonie pod barki. I wdech, pozycja krowy, zapadamy się w lędźwiach. I wydech, pozycja kota, zaokrągli plecy. I jeszcze raz wdech, krowa, zapadamy się w lędźwiach. I wydech, kot. Uwaga, z wdechem plecy neutralne, bierzemy sobie klocek, przygotowujemy gdzieś z boku. Pierwsza pozycja gołębia. Na wydechu podsuwamy prawe kolano centralnie do przodu, prostujemy lewą nogę, wciągnij brzuch, ustaw dłonie pod barkami, oprzyj grzbiet lewej stopy na macie i teraz, co jest ważne, napnij lewy pośladek prostej nogi z tyłu, żeby zabezpieczyć nadmierne ciągnięcie w lewej pachwinie. Jeżeli napniesz jej pośladek, nie przeciążysz sobie lewej pachwiny. Dłonie pod barkami, mocny brzuch, ustaw biodra równo, wychodź klatką piersiową do góry, tylko tak wysoko, dopóki nie czujesz napięcia w lędźwiach, ok? Możesz być nawet ciut niżej. Jeżeli lędźwia ciągną, weź klocek, połóż sobie łokcie na klocku. W tej pozycji jesteśmy wtedy ciut niżej. Napinaj lewy pośladek nogi z tyłu. Wybierz swój wariant. I wdech, raz, odpychaj się łapkami od maty. Z wydechem wciągaj brzuch, staraj się lekko rotować barki na zewnątrz, jeśli masz dłonie na macie. I wdech, dwa, napinaj lewy pośladek tylnej nogi. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, trzy, uwaga. Z wydechem wszyscy już z tej drugiej pozycji kładziemy sobie dłonie pod barkami na macie. I z wdechem podwiń palce lewej stopy, unieś lewe kolano w górę, wracamy do klęku podpartego, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Weź wdech pozycji, zmiana strony, z wydechem wciągnij brzuch, lewe kolano idzie do przodu, prawa noga idzie w tył, połóż sobie grzbiet prawej stopy na macie, wyrównaj biodra. Uwaga, napinamy prawy pośladek nogi z tyłu. Czujesz, że rozciągasz prawą pachwinę, ale napnij też prawy pośladek nogi z tyłu. Pamiętaj o tym. Wyrównaj biodra, połóż dłonie pod barkami, unieś mostek w górę. Możesz, jeżeli za mocno ciągną Cię lędźwia, napinają Ci się, jeśli wychodzisz w ten sposób, tak wysoko mostkiem do góry na prostych ramionach, możesz sobie położyć łokcie na klocku, zejść nieco niżej. Wtedy nie będzie napięcia w lędźwiach. Cały czas trzymaj napięty prawy pośladek nogi z tyłu. Zostań w swoim wariancie na trzy oddechy. I wdech raz w wersji z dłońmi na macie. Unoś mostek w górę. Z wydechem wciągaj brzuch, napinaj prawy pośladek prostej nogi z tyłu. I wdech dwa. I z wydechem wciągaj brzuch, napinaj prawy pośladek prostej nogi z tyłu. Trzymaj równe biodra. I wdech. Trzy. I z wydechem wciągnij brzuch, połóż już łapki pod barkami. Na wdechu podwiń palce prawej stopy, unieś prawe kolano w górę. I z wydechem klęk podparty, kolana wracają pod biodra, podwijamy palce stóp. Dłonie są pod barkami. Na wdechu pozycja krowy. Z wydechem pozycja kota, zaokrągli plecy. Wdech krowa, luźne ruchy. I wydech kot. I wdech krowa. Z wydechem kot. Uwaga. Z wdechem plecy neutralne. Jeszcze raz powtarzamy tego podstawowego gołębia. Na wydechu prawe kolano idzie do przodu. Lewa noga prosta. Wyrównaj biodra. Grzbiet lewej stopy na macie. Z wdechem napnij lewy pośladek nogi z tyłu, wyjdź mostkiem w górę, wydech wciągnij brzuch, możesz przejść do wariantu z łokciami na klocku, jeśli ten wariant powoduje ból, nacisk na lędźwia, wtedy jesteś niżej, ok, i zostajemy, trzy oddechy. Wdech raz, napinaj lewy pośladek prostej nogi z tyłu, z wydechem wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech dwa, wyrównuj biodra, napinaj lewy pośladek nogi z tyłu. Z wydechem wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech trzy, napinaj lewy pośladek nogi z tyłu. Z wydechem, moi drodzy, wszyscy już wracamy dłońmi
pod barki. Wydech, palce lewej stopy na matę, lewe kolano w górę. I teraz od razu zmieniamy pozycję. Wydech, prawa noga w tył, lewa w przód. Prawa noga prosta, lewe kolano z przodu. Wydech, napnij prawy pośladek nogi z tyłu, oprzyj grzbiet prawej stopy na macie. Z wydechem wciągnij brzuch, zostań tu na prostych ramionach, bądź zejdź sobie łokciami na klocek, jeśli czujesz za duże napięcie w lędźwiach w tej drugiej pozycji. I zostajemy, wdech, raz. Napinaj prawy pośladek nogi z tyłu. Wydech, wciągaj brzuch, wyrównuj biodra. I wdech, dwa. Napinaj prawy pośladek prostej nogi z tyłu. I wydech, wciągaj brzuch, wyrównuj biodra. I wdech, trzy. Napinaj prawy pośladek prostej nogi z tyłu. I z wydechem wciągnij brzuch z tej pozycji, z łokciami na klocku wracamy sobie dłońmi pod barki. Na wdechu kładziemy palce prawej stopy na macie, unosimy prawe kolano. I teraz z wydechem wracamy do klęku podpartego, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami na szerokość bioder, grzbiety stóp bądź palce stóp na macie, tak jak wolisz. I z wdechem pozycja krowy. Z wydechem kot. Wdech krowa. I wydech kot. I wdech krowa jeszcze raz. Z wydechem kot, uwaga, usiądź na piętach, jeśli nie możesz, zbliż się tylko pośladkami do pięt. Możesz sobie podłożyć klocek między kostki, też być wyżej tutaj. Dziecko, trzy oddechy. Wdech raz, jeśli czujesz napięcie w barkach, oprzyj przed ramiona na macie. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, dwa, ciężar ciała na pośladkach. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, trzy, uwaga, pies z głową w dół. Z wydechem wciągnij brzuch, wyjdź w górę, przesuń dłonie nieco bardziej do przodu, podwiń palce stóp. Z wdechem unieś kolana w górę, brzuch mocny. Na wydechu odpychamy się dłońmi od maty, jeśli się ślizgasz po macie, chwyć za jej brzegi, unieś pośladki wysoko. Pięty mogą być nad matą, kość ogonowa do sufitu. Weź wdech w pozycji, zrotuj barki na zewnątrz. I na wydechu zwiększ kolana, zrób 2-3 kroczki do środka maty, weź sobie klocek, malasana, czyli ta pozycja, kiedy pośladki są między kostkami. Siadamy na klocku, jeśli masz tendencję do odrywania pięt od maty, klocek o dowolnej wysokości, jeżeli klocek jest na średniej wysokości, przytrzymaj go z tyłu łapkami i tylko otwieraj kolana na boki, nie odrywając wewnętrznych krawędzi stóp od maty, ok? Jeżeli nie potrzebujesz klocka, przełóż łokcie na wewnętrzne strony nóg, rozpychaj łokciami nogi na boki, ale ściskaj jednocześnie nogami ramiona, jakbyś chciała wciskać w ten sposób ramiona, tak żeby łokcie się połączyły, ok? I wdech raz, zostajemy w pozycji, wczuwaj się w swój wariant. I wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa. Rozpychaj łokciami kolana na boki, jeśli jesteś tutaj. I wydech, wciągaj brzuch, ściskaj kolanami, nogami, ramiona i łokcie do wewnątrz. I wdech, trzy, wczuj się w otwieranie bioder. I z wydechem wciągnij brzuch, przenieś dłonie na boki. Wszyscy podkładamy sobie klocki teraz pod pośladki. Pozycja diamentu. Siadamy na guzach kluczowych, kościach pośladków. Przesuwamy nogi do przodu. I teraz zachowajcie kąty w kolanach 90 stopni. Złączcie sobie stopy, zrobimy skłon na klocku. Jeśli ten klocek Wam wyraźnie przeszkadza, bo robicie głębsze skłony, to wyjmijcie go spod pośladków, ok? On ma nam pomóc, ale jeśli czujecie, że bardziej naturalnie jest robić dla Was skłon, siedząc na macie, to wyjmijcie klocek. Ok, pozycja diamentu, siad kompensacyjny. Z wdechem unieś mostek w górę, wyciągnij się pupkiem głowy do sufitu. Na wydechu wciągnij brzuch, zrób skłon, zostając na trzy oddechy. I wdech raz. Rozszerzaj barki, rób przestrzeń dla karku, szyi, głowy. Z wydechem wciągaj brzuch, pozwól, by ciało opadało w dół do maty, poczuj przyjemne rozciągnięcie w plecach. I wdech dwa. I wydech, wciągaj brzuch, ciężar ciała mamy na pośladkach. I wdech, trzy.
koniec wydechem wciągnij brzuch, zroluj się w górę. Wyjmujemy sobie klocek spod pośladków. Uwaga, idziemy do winiasy, do kręgu podpartego, klocek z przodu. Rozczapisz palce dłoni, dłonie pod barkami, kolana na szerokość bioder pod biodrami. Z wdechem pozycja krowy. Z wydechem kot. Z wdechem plecy neutralne, deseczka. Unosimy miednicę, unosimy kolana. Nogi, miednica tu w jednej linii, podwiń kość ogonową. Z wydechem czaturanga damska pączka, kolana na matę. Schodzimy klatką piersiową do maty. Z wdechem dłonie blisko klatki, unieś łuk w górę. Unieś klatkę, oddal barki od uszu, zasi pępek. Kobra. Z wydechem podwiń palce stóp, przejdź do psa z głową w dół, unieś pośladki wysoko, kość ogonową do sufitu, odepnij się dłoni od maty. I z wdechem zmiękcz kolana, przestaw sobie prawą stopę do przodu, odstaw lewe kolano na matę. Lewe kolano nie jest bezpośrednio pod biodrem w ten sposób, tylko jest w lekkim oddaleniu. Na wydechu skoryguj pozycję stopy z przodu. Przesuń ją do przodu tak, żeby kolano było nad kostką. Przenieś sobie klocek ustawiony największą bądź średnią wysokością za zewnętrzną stronę prawej stopy. Napnij lewy pośladek nogi z tyłu. Już czujesz ciągnięcie w pachwinie. Otrzymuj prawe kolano nad kostką, ok? Po zewnętrznej stronie prawej stopy jest dłoń na klocku. Uwaga! Z wdechem odpychamy się od prawej nogi, wychodzimy tułowiem w górę, opieramy dłonie na prawym udzie z przodu, mocniej napinamy lewy pośladek nogi z tyłu, mocniej odpychamy się od prawej stopy z przodu. Wydech, wciągnij brzuch, wyrównuj biodra, pępek do kręgosłupa. I wdech dwa, możesz zostać tutaj, albo połączyć dłonie przed sercem. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech trzy. I z wydechem wciągnij brzuch, opuść dłonie na matę, przenieś klocek na wewnętrzną stronę prawej stopy i odejdź prawą nogą za prawą krawędź maty. Jeśli w podporze dłońmi na macie czujesz, że jest Ci niewygodnie, to przenieś sobie dłonie na szerokość klocka, na klocek, żeby być wyżej. Jeżeli dłonie na macie są ok, zostań w pozycji. Cały czas napinaj lewy pośladek nogi z tyłu. Z przodu prawe kolano nie wychodzi przed kostkę. Otwierasz prawe biodro, starasz się odwodzić to prawe kolano maksymalnie w prawą stronę, ale nie odrywasz wewnętrznej krawędzi prawej stopy od maty. I wdech raz, podwijaj kość ogonową. I z wydechem wciągaj brzuch, mocno odpychaj się dłońmi od maty. I wdech dwa. I wdech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech, trzy, uwaga. Z wydechem wciągnij brzuch, odepchnij się dłońmi mocniej, przenieś sobie prawą nogę w tył, klęk podparty, kolana pod biodrami, dłonie pod barkami. Wdech, pozycja krowy. Z wydechem kot. Wdech, plecy neutralne, deseczka, unosimy. Kolana w górę, podwijamy kość ogonową, uwaga. Na wydechu winiasa, czaturanga, pierwsza damska pompka, kolana na matę, klatka na matę, łokcie blisko talii. Z wdechem zasi pępek, unieś klatkę w górę, kobra. I wydech, podwiń palce stóp, odepchnij się do psa z głową w dół, unieś wysoko kość ogonową. I z wdechem przenosimy lewą stopę do przodu, prawe kolano kładziemy na matę. Prawe kolano nie jest bezpośrednio pod biodrem, ale jest w oddaleniu. Z przodu lewe kolano jest nad kostką. Weź klocek, oprzyj dowolną wysokością po zewnętrznej stronie lewej stopy, podpieramy się tu lewą dłonią i już zacznij napinać prawy pośladek nogi z tyłu. Ciągnie nas prawa pachwina, więc napnij ten pośladek. Z przodu lewe kolano nad kostką. Z wdechem mocniej odepchnij się od lewej stopy, wyjdź w górę, przenieś dłonie na lewo do z przodu. Z wydechem wciągnij brzuch, napinaj prawy pośladek nogi z tyłu, wyrównuj biodra. I wdech, możesz zostać tutaj, mocniej odpychaj się od lewej stopy. Możesz też połączyć sobie dłonie przed sercem. I wydech, wciągaj brzuch, jednocześnie napinaj prawy pośladek nogi z tyłu. I jeszcze jeden wdech, mocno napięty prawy pośladek z tyłu, mocno odpychanie się od lewej nogi z przodu. I z wydechem wciągnij brzuch, wróć dłońmi na matę. Przenieś sobie dłonie pod barki, przesuń lewą stopę na zewnętrzną krawędź maty.
Połóż klocek z przodu, dłonie są pod barkami. Z tyłu cały czas napinasz prawy pośladek. Z przodu lewe kolano nie wychodzi nam przed kostkę. Otwieramy lewe biodro. Wewnętrzna krawędź lewej stopy nie odrywa się od podłoża, od maty. Jeśli w tej pozycji jest Ci niewygodnie, jesteś za wysoko, to przenieś sobie dłonie na klocek, odpychaj się mocniej, ok? Nie musisz tego robić, to jest takie ułatwienie. Napinaj prawy pośladek, nogi z tyłu. I wdech, raz, podwinięta kość ogonowa, mocno odpychaj się dłońmi od maty. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa, napinaj prawy pośladek, nogi z tyłu. I wdech, dwa. Mocno, dynamicznie. I wydech, wciągaj brzuch, napinaj prawy pośladek, nogi z tyłu. I wdech, trzy. Uwaga. Z wydechem mocno odepchnij się dłońmi od maty, przesuń sobie lewą nogę w tył, klęk podparty, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, przesuwamy klocek gdzieś na bok. Z wdechem pozycja krowy, miękko zapadamy się w lędźwiach. I na wydechu pozycja kota, zaokrągli plecy. I z wdechem plecy neutralne, unieś kolana w górę, ustaw tułów, biodra, nogi w jednej linii, podnieś kość ogonową w desce. Z wydechem czaturanga pierwsza, damska pompka, kolana na matę, klatka piersiowa, czoło. I z wdechem mostek w górę, klatka w górę, zasi pępek, oddal barki od uszu kobra. Z wydechem podwiń palce stóp, wyjdź do psa z głową w dół, mocno odepchnij się dłońmi od maty, zrotuj barki na zewnątrz. I weź wdech, zmiękcz kolana, postaw je na macie. Na wydechu zrób kilka kroczków, dłoni do stóp ćwiczenia z krzesłem w pionie. Bierzemy sobie krzesło, ustawiamy je na naszej macie. Mamy nóżki krzesła przez przednią krawędzią maty. Po środku mniej więcej, czy gdzieś dalej na macie, są tylne nóżki. Bierzemy sobie w razie czego klocek, bierzemy pasek i teraz wejdźcie sobie na krzesło, tak żeby usiąść na nim w sumoskładzie, czyli takim szerokim przysiadzie. Doklejamy kość krzyżową do naszego oparcia. Przesuwamy sobie stopy tak, żeby, popatrzcie, kolana były nad kostkami, żeby tu nie było kątów ostrych w kolanach. Mamy po 90 stopni w kolanach. Maksymalne rozwarcie naszych kolan, proste plecy. Nie odchylajcie się w tył, wypychając klatkę. Nie pochylajcie się do przodu. Jeżeli jest przestrzeń pomiędzy waszymi plecami i oparciem krzesełka, włóżcie sobie klocek pod łopatki i nawet przesuńcie się o milimetry do przodu na krzesełko, ok? Tak, żeby klocek był pod łopatkami, pomiędzy oparciem krzesła a waszymi plecami, żebyście nie pochylali się w tył. Uwaga! Popatrz na swoje kolce biodrowe i spojenie łonowe i ustaw kolce biodrowe i spojenie łonowe w jednej płaszczyźnie pionowej, tak żeby spojenie nie wysuwało się za bardzo do przodu, ani żeby kolce nie wysuwały się do przodu, ok? Ustawiamy spojenie łonowe, kolce biodrowe w jednej płaszczyźnie. Robimy maksymalne rozwarcie nóg, jakie możecie zrobić. Możecie też mieć mniejszy ten kąt, jak widzicie. Jeśli już ciągną Was wewnętrzne strony ud, a tu czujecie skurcze mocne w okolicach krętarzy i pośladków. Kolana są nad kostkami, zasysamy pępek, zostajemy, kładziemy sobie łapki na wewnętrzne strony ud i teraz z wdechem napieramy łapkami na nogi, ale na wydechu napieramy nogami na dłonie, tak jakbyśmy chcieli przepchnąć dłonie w ten sposób do przodu. Z wdechem chcemy dłońmi odwodzić kolana w tył. Cały czas trzymajcie miednicę w jednej płaszczyźnie, czyli nie wysuwamy kolców biodrowych do przodu ani do tyłu. Tu jest taki trójkącik, możecie to zobaczyć, łącząc końcówki palców wskazujących, kładąc je na spojeniu łonowym i kładąc sobie kciuki na kolcach biodrowych i patrząc, czy mamy nasze palce jedne nad drugimi w jednej płaszczyźnie. Tu nie gubcie neutralnej miednicy. Z wdechem napieramy dłońmi mocniej na nogi, ale nogi się nie ruszają. Na wydechu napieramy nogami mocniej na dłonie, dłonie nie przesuwają się do przodu. To są dwa przeciwstawne ruchy. Dzięki temu czujecie raz z wdechem rozciągnięcie tu mocniejsze po wewnętrznych stronach ud w przywodzicielach, a na wydechu one pracują, spinają nam się na chwileczkę. 20 oddechów i wdech raz. Trzymaj miednicę neutralną, wydech wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. Tu nam się miednica też nie przesuwa. Wdech dwa. I wydech wciągaj brzuch.
Natchnij wdech 3, napieramy dłońmi na uda. Z wydechem wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 4, napieramy dłońmi na uda. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 5, napierajmy dłońmi na uda. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 6, napieraj dłońmi na uda. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 7, napieraj dłońmi na uda. I wdech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 8, napieraj dłońmi na uda. I wydech, napieraj udami na dłonie. I wdech 9, napieraj dłońmi na uda. I wydech, napieraj udami na dłonie. I wdech 10, napieraj dłońmi na uda. Wydech, wciągaj brzuch, miednica neutralnie, sprawdź. I wdech 11, napieraj dłońmi na uda. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 12, napieraj dłońmi na uda. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 13, napieraj dłońmi na uda. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 14, napieraj dłońmi na uda, oddalaj barki od uszu. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie, miednica neutralnie. I wdech 15, napieraj dłońmi na uda. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 16, napieraj dłońmi na uda. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 17, napieraj dłońmi na uda, wytrzymaj jeszcze chwilę. Wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 18, napieraj dłońmi na uda. Wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 19, napieraj dłońmi na uda. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj udami na dłonie. I wdech 20, napieraj dłońmi na uda. I wydech, wciągnij brzuch, puść całe napięcie. Powolutku przenieś nogi do przodu. Chwilka rozluźnienia. Wyjmujemy sobie klocek spod pleców. Bierzemy pasek. Unieś pasek do przodu. Z przodu jeszcze ustaw sobie kolana. Kąty 90 stopni nad kostkami. Pasek na szerokość barków. Oddal barki od uszu. I teraz pasek zaciśnięty w piąstkach zostaje nam, a my zwracamy wnętrza dłoni ku sobie. Ok? Najwyżej są kciuki. Pasek jest tak zahaczony na kciukach. Trzymamy go w piąstkach. Obracamy wnętrza dłoni ku sobie. Oprzyjcie sobie plecy z tyłu na oparciu krzesełka. Z wdechem starajcie się wyciągać ramiona bardziej do przodu z paskiem. Poczujcie, jak rozszerzacie łopatki. Na wydechu zbliżajcie łopatki do pleców, wciągając brzuch z takim wrażeniem wycofywania ramion. Ok. Z wdechem wyciągamy ramiona bardziej do przodu. Rozsuwamy łopatki szeroko. Macie wrażenie, że odcinek piersiowy kręgosłupa zbliża się do oparcia krzesła. Z wydechem wciągamy brzuch. Zsuwamy łopatki do pleców, wycofujemy ramiona i macie wrażenie, że bardziej łopatki nam się doklejają do oparcia krzesła. Jeszcze 5 razy. Wdech do przodu, rozsuwaj łopatki. Wydech, wciągaj brzuch, wycofuj łopatki, wycofuj ramiona. Wdech, przód, rozsuwaj łopatki, bardzo subtelne ruchy. I wydech, wciągaj brzuch, wycofuj łopatki, doklejaj je do pleców. I wdech, przód. Wysuwaj lekko ramiona do przodu, tłów się nie rusza. Wydech, wciągaj brzuch, wycofuj ramiona, wycofuj łopatki. Ruszają się tylko nasze ramiona. I wdech, przód. Rozsuwaj łopatki. I wydech, wciągaj brzuch, wycofuj łopatki, wycofuj ramiona. I jeszcze raz wdech, przód. Idziemy sobie ramionami do przodu, rozsuwaj łopatki. I z wydechem wciągnij brzuch, wycofaj łopatki, wycofaj ramiona. Weź wdech, rozciągnij pasek maksymalnie szerzej niż barki, napnij go, skieruj wnętrza dłoni w dół i z wydechem wciągając brzuch, unieś pasek maksymalnie w górę, dopóki nie podciągasz barków na siłę do uszu, ok? Weź wdech, ciągnij za dwa końce paska, oddalaj barki od uszu i wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem opuszczamy pasek. Następne pozycje.
Krzesełko pozostaje w takim samym ustawieniu. W następnych pozycjach będziemy otwierać biodra do wojownika, trzymając się za oparcie krzesła albo nieco z przodu. I tutaj też sugerowałabym Wam wziąć klocek w razie czego do podparcia, żeby nie obciążać za bardzo oparcie krzesła i nie polecieć w tył. Przechodzimy sobie do rozkroku. Paski sobie na razie odłożymy. Mamy klocek gdzieś na krzesełku i teraz w wojownikach nasze pięty się nie przecinają. Zaczniemy na prawą stronę. Zmiękczcie kolana, obróćcie się w prawą stronę tak, żeby ustawić prawą stopę palcami do przodu, do krótkiej krawędzi maty. Popatrzcie sobie na lewą stopę i bardziej ją przesuńcie do tej przedniej krawędzi maty. Ustawcie lewą stopę palcami 60 lub 90 stopni do boku naturalnie, żeby utrzymać dobrą pozycję miednicy, żeby nie czuć napięcia tutaj w stawie skokowym, żebyście czuli się stabilnie, ok? To zależy od Was, jak ta stopa pójdzie do boku. Najłatwiej jest 90 stopni na początku. Z przodu ustawiamy sobie prawe kolano nad kostką. Idziemy maksymalnie w dół i spróbujcie zostać odkręceni w tą lewą stronę, czyli do przodu. Spróbujcie wyrównać biodra, czy jak się popatrzcie, jak się odkręcamy, uwaga, w lewą stronę, to prawe kolano będzie nam szło w lewo. Nie pozwólcie mu na to, ono zostaje nad kostką. Wyobraźcie sobie, że rolujecie skórę z ud na zewnątrz. Mamy mocny brzuch, maksymalnie obracamy się tułowiem do przodu w lewą stronę. I jeżeli tu czujecie się mało stabilnie, możecie podłożyć sobie klocek pod pośladki w ten sposób. Wtedy się ustabilizujecie bardziej, być może przesuniecie sobie jeszcze prawą stopę bardziej do przodu. Jeśli kogoś złapie skurcz w obrębie pośladka, po zewnętrznej stronie prawego uda, ten rozkrok jest za duży, zmniejszcie go sobie, ustawcie klocek z przodu, oprzyjcie tułapki, tylko pilnujcie, żeby prawe kolano z przodu nie chodziło nam na boki, ono jest nad kostką, ok? Staramy się zwracać kolce biodrowe i tułów do przodu. Czyli w naszą lewą stronę to jest otwarcie, prawa stopa jest z przodu, lewa stopa jest ułożona wygodnie palcami do przodu. Wersja z klockiem pod pośladkami pozwoli Wam rozsunąć stopy szerzej. Mocny brzuch, z tyłu mamy oparcie krzesła za nami, ale nie przenosicie na nie ciężaru ciała. Z przodu prawe kolano nad kostką, z tyłu lewa stopa palcami do przodu wygodnie, mocny brzuch. Otwieramy biodra, połóżcie sobie dłonie na wewnętrzne strony ud i zrolujcie sobie skórę od dołu do góry i do tyłu z nich. Zostajemy. I wdech raz, mocny brzuch. Wydech, wciągaj pępek. Wdech dwa, mocny brzuch, oddalaj barki od uszu. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech trzy. Z wydechem wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu, koncentruj się na otwarciu w biodrach, na nogach. Wdech 4, cały czas roluj sobie skórę z ud od dołu do góry i do tyłu. Wydech, wciągaj brzuch. I wdech 5, barki w dół od uszu. I z wydechem wciągnij brzuch, rozluźnij nieco nogi. Pozwól, żeby prawe kolano poszło do przodu, zmiękcz lewe. Zmieniamy sobie stronę, zostańcie w Waszym wariancie. Jeśli mieliście klocek pod pośladkami, zostajemy z nim. Jeśli mieliście łapki na klocku, wychodzimy na chwileczkę w górę. Zwracamy się teraz lewą stopą do krótkiej krawędzi maty. Lewa stopa palcami do przodu, lewe kolano nad kostką. Z tyłu prawą nogę ustawiacie sobie wygodnie. Idziecie do wygodnego dla Was rozkroku, ok? Z tyłu mamy oparcie krzesła, ale nie przenosimy na nie w ogóle obciążenia. Tą prawą stopę dajcie sobie wygodnie palcami 90 stopni, czyli do boku. Może być 60 stopni do boku, ale bez ucisku w stawie skokowym, ok? Przesuwamy prawą stopę trochę bardziej do przodu, do podłużnej przedniej krawędzi maty, tak żeby pięty nam się nie przecinały. Staramy się teraz otwierać w prawą stronę, czyli tutaj do przodu i pilnujecie, żeby to kolano nogi z przodu było nad kostką i żeby nam nie szło do przodu, nie kołysało się na boki, ok? Jeżeli poczujecie dyskomfort z powodu za dużego rozkroku, poczujecie, że łapie Was skurcz w lewym pośladku i z tyłu lewego uda, to zmniejszcie sobie rozkrok, połóżcie łapki na klocku, zapierajcie się tutaj o niego. Ten mniejszy rozkrok spowoduje też pracę nóg, rozciągnięcie wewnętrznych stron ud, mocną pracę
przodów ud, ale nie powoduje już skurczu po zewnętrznej stronie lewego uda. Natomiast jeżeli łatwiej Wam podłożyć sobie klocek pod pośladki, usiąść, bardziej stabilnie zrobić większy rozkrok, to zróbcie to. Tylna stopa jest ustawiona palcami wygodnie. 60 stopni albo 90 stopni do boku, ok? Z przodu lewe kolano nad kostką, nie przenoś ciężaru ciała na oparcie krzesła. Mocny brzuch, otwieramy się maksymalnie w prawą stronę, lewa stopa jest z przodu, otwieramy się do centrum. Z przodu lewe kolano nad kostką i znowu kładziemy sobie łapki na wewnętrznych stronach ud. Zesuńcie sobie skórę z ud od dołu do góry i do tyłu. Rolujemy skórę z ud do tyłu, czyli znowu dłonie na wewnętrznych stronach ud, ściągamy sobie skórę z ud od dołu do góry i do tyłu. Zostajemy na 5 oddechów, próbując utrzymać pozycję z przodu, kolano nam nie tańczy nad kostką. I wdech raz. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Wdech dwa. Koncentruj się na pracy nóg. I wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. I wdech trzy. Mocne stopy na macie. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech cztery. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech pięć. I z wydechem wciągnij brzuch powolutku. Rozluźnij nogi, ugnij bardziej. Prawe kolano wróć sobie do centrum. Zesuń bardziej stopy. Unieś pośladki, odłóż klocek. Rozluźniamy sobie spokojnie nogi. Bierzemy klocek łapki. Przechodzimy do siadu z nogami na szerokość bioder. Kolana kąty 90 stopni, kolana nad kostkami. Weźcie klocek w łapki. Przyklejcie łopatki do oparcia krzesła. Wciągnijcie brzuchy. Z wydechem wycofujemy łopatki do pleców. I teraz na wdechu próbujemy, ściskając klocek, unieść go jak najwyżej możecie, bez napięcia w barkach i bez wypychania mocnego klatki do przodu. Jeżeli to już Wam się zdarzy, zostawcie sobie klocek na takiej wysokości, na której doklejacie łopatki do pleców, oddalacie barki od uszu i nie wypychacie mostka za bardzo do przodu. Okay? Z wydechem wciągaj brzuch, kontynuuj ruch. I wdech, oddalaj barki od uszu. I wydech, wciągaj brzuch, kontynuuj ruch tylko tyle, ile możesz. I wdech, trzy, ściskaj klocek. I wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu, kontynuuj ruch tylko tyle, ile możesz. I wdech, cztery, mocny brzuch, nie wypychaj klatki. I wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. I wdech, pięć, ramiona w górze, barki w dół od uszu. I z wydechem wciągnij brzuch, wróć klockiem na uda. Uwaga, odstawiamy klocek, bierzemy sobie pasek. I przenosimy pasek za plecy, chwytamy go w dłonie. Oprzyjcie sobie teraz, jeśli możecie, w ten sposób popatrzcie, tricepsy na oparciu krzesełka i zrotujcie sobie barki na zewnątrz. Jeżeli nie macie takiego oparcia, to zrotujcie sobie barki na zewnątrz, chwyćcie pasek, tak żeby wnętrza dłoni były skierowane do przodu. Otwórzcie klatkę piersiową. Ale oddalajcie barki od uszu. Poczujcie rozciągnięcie tutaj w mięśniach piersiowych, w przodach ramion. Rotujemy barki sobie na zewnątrz, ściskamy nasz pasek i staramy się, żeby pasek nie był za szeroko. On jest na taką racjonalną szerokość, być może ciut nawet szerzej niż nasze barki, tak żebyśmy mieli możliwość rotacji barków na zewnątrz, rotacji ramion na zewnątrz. Z otwarciem klatki, bez napięcia w łokciach, w barkach i w nadgarstkach. I wdech raz, to jest pierwszy wariant, pokazuję drugi. Wydech, wciągaj brzuch, też sobie odkręcony, akurat moje krzesełko wbija się w tym cepsy mocno. I wdech dwa. I wydech, wciągaj brzuch, rotuj barki na zewnątrz, poczuj rozciągnięcie w klatce, w przodach ramion. Wydech trzy. Oddalaj barki od uszu. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, cztery. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech, pięć, przyjemne rozciągnięcie w klatce.
I z wydechem wciągnij brzuch, rozluźnij pasek. Przechodzimy sobie teraz do następnych pozycji. Oparciem do nas zróbcie wygodny krok od krzesła na odległość Waszych ramion. Połóżcie sobie łapki. Na oparciu zróbcie kilka kroków bądź krok na odległość Waszych ramion. I schodzimy sobie do skłonu. Stopy nieco szerzej niż biodra, na szerokość nóżek krzesła. Wyprostujcie kolana. Bierzemy wdech, nieś mostek w górę. Z wydechem wciągnij brzuch, zrób skłon z bioder tylko tyle, ile możesz, napierając dłoni na oparcie krzesła. Schowaj głowę między ramionami, wypychaj kość ogonową, pośladki w tył. I wdech, dwa. Jeśli masz bardziej ugięte kolana, zaakceptuj to. Poczuj przyjemne rozciągnięcie w plecach i w bokach ciała. I wydech, wciągaj brzuch, wypychaj kość ogonową, pośladki w tył. Wdech, trzy. Jeśli masz proste nogi, zrotuj uda bardziej do wewnątrz, obciążając wewnętrzne krawędzie stóp. I wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu, napieraj dłońmi na oparcie krzesła. Wdech, cztery. Wypychaj kość ogonową, pośladki w tył. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, pięć. Wycofuj kość ogonową, wycofuj pośladki. I z wydechem wciągnij brzuch, lekko podwiń kość ogonową, zacznij rolować kręgosłup od dołu do góry. Jak jesteś w połowie, zrób kroczek do krzesła, podejdź do niego. Stopy na całą szerokość maty rozstawiamy, trzymamy się za krzesełko, jesteśmy w połowie odległości między naszym krokiem, popatrzcie, a krzesłem. Skieruj palce stóp na zewnątrz, bądź równolegle malasana. Z wydechem robimy głęboki przysiad do malasany, trzymamy się za oparcie krzesła, schodzimy pośladkami między kostki, suń jeszcze stopy, włóż ramiona między kolana. Jeśli bardzo odrywasz pięty, spróbuj podłożyć sobie klocek pod pośladki, usiąść wyżej, zostać tu przez chwilę. Jeśli możesz postawić pięty na macie i nie ciągniesz za mocno za krzesło, być może ta pozycja pomoże Ci utrzymać malasany z piętami na macie bez odrywania ich. Spróbuj. Jeśli nie masz problemów z piętami na macie, malasana wychodzi Ci dość dobrze, to oprzyj sobie łapki na brzegach krzesła i nie ciągnij za nie mocniej, ok? Oddal barki od uszu. I wdech raz, rozpieramy naszymi ramionami kolana. W ten sposób popatrzcie na boki, ale z wydechem napieracie kolanami na ramiona, jakbyśmy chcieli je złączyć. Dwa przeciwstawne ruchy. I wdech, dwa. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, trzy, oddalaj barki od uszu, wychodź mostkiem w górę. Z wydechem wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech, cztery. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, pięć. Uwaga, Baddha Konasana. Wyjmujemy klocek spod pośladków. Jeżeli go nie mieliście, weźcie go, przełóżcie do przodu. I spróbujcie teraz tak, jeśli kładąc pięty na macie, przewracacie się na plecy, przenieście sobie dłonie do tyłu, usiądźcie na guzach kruszonych, kościach pośladków, od razu dajemy stopy na klocek, chwytamy się za kostki, ściągamy kolana łokciami w dół, wypychamy mostek w górę, ok? Jeśli nie macie problemów z malasaną, z piętami na macie, możecie spróbować z wydechem lekko zakrąglić plecy, usiąść sobie pośladkami na macie, puścić krzesełko i przejść w ten sposób bardzo łagodnie. Połączcie stopy na klocku, przybliżcie klocek do spojenia łonowego tylko tyle, ile możecie bez przewracania się w tył, tak żeby zachować tą równowagę na guzach kruszowych, kościach pośladków. Zgarnijcie sobie jeszcze skórę z pośladków na boki. Jeżeli klocek będzie za blisko, będziemy odchylać się za bardzo w tył, stracimy pozycję. Jeżeli klocek będzie za daleko, to poczujecie, że możecie mocniej przenieść ciężar ciała do przodu. Też tracimy sens naszej pozycji. To jest wygodna dla Was odległość, taka, żebyście mogli utrzymać proste plecy. Chwytamy się za kostki. W
ten sposób kładziemy sobie łokcie gdzieś na nogach, tak żeby ściągać nasze kolana w dół, ok? Wypychamy mostek do przodu. Nawet jeśli w tej pozycji będziecie się pochylać lekko w przód, to poczujecie, że kolana schodzą nam w dół, pracują przywodziciele, oddalicie barki od uszu, utrzymacie spokojnie naszą wersję Baddha Konasana. Okay? Nie zaokrąglajcie w ten sposób pleców. Jeśli plecy Wam bardzo widocznie lecą w tył, macie je okrągłe, to przenieście sobie dłonie na matę, oprzyjcie za plecami, skierujcie palce dłoni do siebie albo lekko na boki i w tej pozycji odpychajcie się dłońmi od maty, tak żeby mostek szedł w górę, nawet żeby nasze spojenie łonowe podjeżdżało bardziej do klocka. Okay? Czyli mamy kilka wariantów Baddha Konasany, wybierz swój wariant, tak żeby utrzymać w miarę proste plecy, bez zaokrąglania, bez kładzenia się na macie i bez pochylania się mocnego na okrągłych plecach do przodu. Jeśli masz łokcie na nogach, to ściągaj kolana w dół do maty. Trzymaj za kostki i wdech raz, unoś mostek w górę, oddalaj barki od uszu. Wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech dwa, unoś mostek w górę, oddalaj barki od uszu. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, trzy. Mostek w górę, barki w dół od uszu. Z wydechem wciągaj brzuch. I wdech, cztery. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Wdech, pięć. I z wydechem wciągnij brzuch, zaokrąglij lekko plecy, przenieś dłonie do przodu. Tym razem przenieś sobie klocek pod łopatki w ten sposób. Uwaga, jeśli masz drewniany klocek korkowy, połóż na klocku jakiś ręcznik, żeby był miękki, ok? Na drewnianym klocku może być niewygodnie. Przesuwamy sobie krzesło do przodu, zmieniamy jego układ. Krzesło idzie nam naprzód maty. Oparciem od nas podkładamy sobie piankowy klocek, który jest najlepszy, korkowy względnie, jeśli macie drewniany, połóżcie koniecznie jakiś sweter, bluzę na niego. Podkładamy sobie pod łopatki, tutaj, ok? I teraz kładziemy się tak, żeby klocek był pod łopatkami, przesuwamy sobie jeszcze bardziej pośladki do przodu, podwijamy kość ogonową, wdech, przyciągnij kolana szeroko do pach, wydech, wciągaj brzuch, kieruj podbródek w dół do mostka. Jesteśmy na mocnym brzuchu. Wdech, unieś stopy w górę, kolana kąty 90 stopni, pozycja szczęśliwego dziecka i wydech, chwyć za zewnętrzne strony nóg, odwodzimy kolana na boki, otwieramy biodra. Możecie przenosić sobie, jeżeli dosięgniecie bez napięcia w barkach, jeszcze bardziej dłonie na zewnętrzne strony stóp albo chwycić za duże palce stóp. Wersja z klockiem jest dla osób, które na przykład leżąc na macie nie są w stanie tak wysoko sobie przesunąć dłoni. Okay? Zawsze to jest spięcie w barkach i robicie coś takiego, zamykacie się. To wersja z klockiem pod łopatkami jest dla osób, które mają problem z pozycją szczęśliwego dziecka, bo spinają im się barki, nie są w stanie wysoko wyjść po nogach dłoni w górę i otworzyć nóg na boki. Kolana kąty 90 stopni. Jeżeli czujesz duże napięcie w szyi, czujesz, że ta pozycja Cię drażni, zawsze możesz odsunąć sobie klocek i zejść płasko głową na matę, zrobić tą samą asanę. A jeśli masz tendencję do odchylania głowy w tył, napinania barków, spróbuj podłożyć sobie klocek miękki, czyli ten piankowy pod tył głowy. Jeśli masz twardy klocek drewniany, połóż na niego kocyk, bluzę. Spróbuj sobie go podłożyć pod tył głowy. Być może się okaże, że nie uniesiesz za mocno barków w górę, a chwycisz już nieco wyżej za nogi, ok? Wybierzcie Wasz wariant. Pamiętajcie, żeby kolana były w kątach 90 stopni. Stopy stają na suficie, stopy flex. Sięgamy tak wysoko, jak możecie, bez unoszenia kości ogonowej w górę, bez odrywania barków głowy od maty. Jeśli odrywacie, to możemy spróbować sobie wariant z miękkim klockiem, bądź klockiem i bluzą pod łopatkami. Tu macie podwiniętą kość ogonową, zbliżacie maksymalnie lędźwia do maty. Mocny brzuch, jeżeli czujecie napięcie w szyi, to się połóżcie na macie w innych wariantach, które pokazałam wcześniej, ok?
Zostajemy w szczęśliwym dziecku na 5 oddechów, ściągamy sobie te kolana w dół, ale zachowujemy tu kąty 90 stopni, czyli napieracie sobie na nogi, próbując ściągnąć kolana maksymalnie w dół, zachowujemy, o, nie takie, ale to większe rozwarcie nóg, kolana kąty 90 stopni. Ok, wasz wariant i 5 oddechów. I wdech raz, wczuwaj się, ściąganie kolan w dół, z wydechem wciągasz brzuch. Jak ściągasz kolana w dół, czujesz mocniejsze ciągnięcie w tyłach i po wewnętrznych stronach ud. I wdech dwa, mocno zassany pępek, i wydech wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. I wdech trzy, mocny, mocny brzuch, wydech wciągaj brzuch. I wdech cztery. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech pięć. Uwaga. Z wydechem wszyscy uginamy kolana, wracamy stopami na matę. Na wdechu wyjdźcie z własnej pozycji. Jeśli macie klocek pod łopatkami, to przedramiona na matę. Gramolimy się powolutku. I tym razem możecie sobie usiąść wyżej na klocku, jeśli czujecie spięcia w biodrach. Możecie też spokojnie być na macie. Idziemy do takiego siadu skrzyżnego, nietypowego, czyli krzyżujemy nogi w piszczelach, gdzieś w jednej trzeciej pod udzia albo w połowie, a nie w kostkach. Okay? Nogi też nie są za blisko spojenia łonowego. Odsuńcie sobie, teraz siedząc na klocku albo na macie, nogi dalej niż są przybliżone do was w siedzi skrzyżnych. Zróbcie sobie skrzyżowanie kostek, przełóżcie łapki w tył i odsuńcie sobie jeszcze o jedną odległość nóg od spojenia łonowego wasze podpudzia i stopy. Skrzyżujcie nogi w piszczelach. Dajcie sobie prawą nogę wyżej, ok? Prawa noga jest pierwsza. Połóżcie dłonie na udach 10 cm od kolan. Jeśli jesteście w siadzie na macie i już tutaj czujecie, że się garbicie, to bierzcie klocek. Z klockiem wyżej może być lepiej. Ok. I 5 oddechów, wdech raz. Lekko napieramy kolanami w dół, wypychamy nosem do przodu. Wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barkę w uszu. I wdech dwa. Ściągaj lekko dłoni, kolana w dół. Z wydechem wciągaj brzuch. I wdech trzy. Możesz włożyć sobie, uwaga, popatrz, dłonie tutaj pod uda i próbować zrolować sobie w ten sposób skórę od tyłu ud przez wewnętrzne strony do góry i na boki. Ok? Być może będzie ci łatwiej załapać ten ruch schodzenia kolan w dół. I wdech trzy. Ściągaj kolana w dół. Wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barkę od uszu. I wdech cztery. Napieramy dłoni na uda, kolana idą w dół. I wydech, wciągaj brzuch. Wszystko w przyjemnym zakresie, bez dyskomfortu w miednicy, w kolanach, ok? I wdech pięć. I z wydechem wciągnij brzuch, rozluźnij nogi, przepleć nogi, lewa idzie do przodu. Takie samo skrzyżowanie w piszczelach, nie w kostkach. Znowu możecie włożyć sobie łapki pod uda i zrolować sobie skórę spod ud przez ich wewnętrzne strony do góry i do tyłu. Ściągajcie kolana w dół, ale tylko w wygodnym dla was zakresie ruchu, bez bólu, napięcia w kostkach, kolanach czy biodrach. I wdech raz. Mostek idzie w górę, barki w dół od uszu. Wydech, wciągaj brzuch, ściągaj kolana w dół, otwieramy biodra. I wdech dwa. I z wydechem wciągaj brzuch. I wdech trzy, ściągaj uda, kolana w dół. Wydech, wciągaj brzuch. I wdech cztery. Możesz ponawiać co jakiś czas ten ruch spod ud, ściągania skóry do góry i na zewnątrz. Wydech. I wdech pięć. I z wydechem wciągnij brzuch, wyjdź kolanami w górę. Przechodzimy sobie znowu do naszego krzesełka. Tym razem ustawcie krzesełko przed przednią, długą krawędzią maty, tymi nóżkami, które są od strony oparcia. Ok? Przygotowujemy sobie klocek.
wychodzimy w górę. Pamiętajcie, że możecie podkładać klocek pod swoje nielonowe, żeby sobie wygodnie usiąść na klocku. Jeżeli stojąc w ten sposób w wojowniku, brakuje Wam kilku centymetrów teraz do siedziska krzesła. Ok. Stopy są nieco szerzej niż krzesło, właściwie na szerokość takiego porządnego rozkroku. Przygotujcie sobie już Waszą kostkę i podłóżcie pod swoje nielonowe. Chwytamy za brzegi krzesła, ustawiamy, uwaga moi drodzy, miednicę znowu w trójkącie w jednej płaszczyźnie. Kładziemy palce wskazujące na swoje nielonowe, łączymy opuszkami, kładziemy kciuki na kolce biodrowe i teraz ani palce wskazujące ze spojeniem łonowym nie są przesunięte za bardzo do przodu, ani kciuki z kolcami biodrowymi nie wysuwają nam się do przodu. Trzymajcie miednicę, spojenie łonowe, kolce biodrowe w jednej płaszczyźnie. Usiądźcie sobie na klocku albo zostańcie nad krzesłem i rozsuńcie sobie jeszcze bardziej stopy. I teraz zwracamy prawą stopę palcami do prawej krótkiej krawędzi maty. Lewa stopa idzie nam w kącie 90 stopni w bok, czyli palcami do przedniej długiej krawędzi maty. Wygodny rozkrok. Spróbujcie sobie zejść maksymalnie nad krzesło albo na kostkę. Lekko przesuńcie tą lewą stopę jeszcze do przodu, żeby nasze pięty się nie przecinały. Prawe kolano ustawiamy sobie nad kostką. Czujemy już miłe otwarcie w biodrach. Z wydechem wciągamy brzuch, ustawcie miednicę tak, żeby spojenie łonowe, kolce biodrowe były w jednej płaszczyźnie. Okay? Staramy się trzymać tłów nad miednicą, kładziemy sobie łapki pod uda i z wydechem rolujemy sobie skórę spod ud w górę, odciągamy ją do tyłu, zostajemy. Wyrównujemy nasze barki, z przodu prawe kolano nad kostką, starajcie się, żeby ono tak nie chodziło na boki. Okay. Wojownik drugi, wdech raz, mocno odpychaj się od prawej stopy. Z wydechem wciągaj brzuch, odpychaj się od lewej. Wdech dwa, odpychamy się od prawej stopy w lewą stronę. Z wydechem wciągaj brzuch, odpychamy się od lewej stopy w prawą. Dwa przeciwstawne ruchy. I wdech trzy, jeżeli trzymacie z przodu prawe kolano nad kostką, jak puścimy dłonie, to z wydechem możecie spróbować złapać się za oparcie krzesła, ale miednica jest neutralnie, z przodu prawe kolano zostaje nad kostką, nie kołysze się na boki. I wdech. Mocny brzuch, z wydechem wciągaj pępek, jeszcze jeden wdech w pozycji, trzymaj miednicę neutralnie i z wydechem wciągnij brzuch, rozluźnij kolana, zmień teraz stronę. Przekręcamy lewą stopę palcami do krótkiej lewej krawędzi maty, ustawiamy lewe kolano na kostkę. Prawa stopa jest palcami 90 stopni do boku, czyli palce są skierowane do tej przedniej długiej krawędzi maty. I teraz przesuńcie prawą stopę bardziej do przedniej długiej krawędzi maty, żeby pięty się nie przecinały, nie krzyżowały. Ustawiamy sobie miednicę znowu neutralnie, spojenie łonowe, kolce biodrowe w jednej płaszczyźnie. Włóżcie dłonie pod uda i z wydechem na mocnym brzuchu zrolujcie skórę spod ud w górę i na boki. Przytrzymajcie też lewe kolano, żeby ono się nie kołysało na boki, ok? Mocny brzuch, zostajemy, wdech, raz, otwieramy biodra i wydech, wciągaj brzuch, z przodu lewe kolano nad kostką i wdech, dwa, wyrównuj barki, nie skręcaj się za mocno w lewą stronę i wydech, wciągaj brzuch, odpychasz uda do tyłu, z przodu lewe kolano nad kostką i wdech, trzy, trzymaj miednicę neutralnie, znowu możesz zostać tutaj albo z wydechem, jeśli puścisz lewe kolano i ono się nie rusza, możesz sobie przenieść łapki na oparcie krzesła i wdech 4, odpychaj się od lewej nogi w prawą stronę do tyłu, z wydechem wciągaj brzuch, odpychaj się z prawej nogi w lewą stronę do przodu, dwa przeciwstawne ruchy, mamy mocne nogi na macie i wdech 5, trzymaj pozycję, mamy mocne nogi na macie, z wydechem wciągnij brzuch. I jeszcze jeden wdech w pozycji, utrzymaj wojownika drugiego i z wydechem rozluźnij powolutku kolana, przejdź do centrum, poddychaj głęboko. Prasarita pada, tadasana, skłon z szeroko rozstawionymi nogami, zostajemy z klockiem, który jest
na oparciu naszego krzesła będziemy sobie schodzić do skłonu. Uwaga, popatrzcie. Będziemy mieć szeroko rozstawione stopy, schodzić sobie w dół, opierać czoło na klocku, przedramiona po dwóch stronach klocka, albo modyfikować pozycję, czyli przechodzić sobie naszymi ramionami jeszcze dalej, odsuwać krzesełko, wyciągać się do przodu. Ciężar ciała będziemy mieć na nogach, ok? Skłon szeroko rozstawionymi nogami, krzesełko stoi tak jak stało, a my wędrujemy sobie piętami do tylnej krawędzi maty. Zróbcie wygodny dla Was rozkrok, taki, żeby nie ciągnęły Was doły pod kolanami. Skierujcie pięty bardziej na zewnątrz, palce stóp do wewnątrz. Z wydechem wciągnijcie brzuch, zrotujcie uda do wewnątrz, wypchnijcie kość ogonową w tył i zejdźcie sobie w dół. Schodzimy sobie przed ramionami na krzesełko. Możecie je teraz odsunąć wygodnie. Możecie oprzeć sobie czoło na klocku bez napięcia w szyi. Wybierzcie Wasz wariant. Mamy ciężar ciała na nogach, mocny brzuch, rotuj uda do wewnątrz, wypychaj kość ogonową w tył. Wariant z klockiem pod czołem, ściskasz klocek wewnętrznymi stronami przedramion, trzymasz się za brzegi krzesła, wypychasz pośladki, kość ogonową w tył. Rotujesz uda do wewnątrz, ciężar ciała na nogach. Jeśli tutaj już, w tej pozycji, czujesz się dobrze, możesz zostać, albo chwytamy za brzegi krzesełka i odjeżdżamy nim do przodu. Schodzimy niżej klatką piersiową. Dłonie płasko na krześle. Z wdechem rotuj uda do wewnątrz. Wypychaj kość ogonową w tył. Na wydechu wciągaj brzuch, ciężar ciała na nogach. Schodź w dół, aż głowa znajdzie się między ramionami. Poczuj się stabilnie, masz ciężar ciała na nogach. W razie czego możesz wrócić do pierwszego wariantu z przedramionami na krześle i z czołem na klocku. I wdech raz, rotuj uda do wewnątrz, oddalaj barki od uszu. Z wydechem zasysaj pępek, wycofuj kość ogonową. I wdech dwa, rotuj uda do wewnątrz, oddalaj barki od uszu. Szeroki kark i szyja, przestrzeń dla karku, dla szyi. Z wydechem wciągaj brzuch. Mocne nogi na macie. I wdech trzy, rotuj uda do wewnątrz. Wyciągaj się ramionami do przodu. Z wydechem wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu, pępek do kręgosłupa. I wdech cztery, wydłużaj się czubkiem głowy w przód, oddalaj barki od uszu. I wydech wciągaj brzuch, poczuj pracę pleców. Zasysaj pępek. I wdech 5, rotuj uda do wewnątrz, wycofuj kość ogonową. Uwaga, z wydechem zmiękcz kolana i teraz przechodzimy jeszcze raz do malasany. Przybliżamy krzesełko, ciężar ciała na nogi, zsuwamy sobie stopy. Możecie oprzeć sobie, popatrzcie, w ten sposób przedramiona. Jeżeli byliście w tej wersji, to również sobie zsuwamy powolutku nogi. Stopy na szerokość bioder, schodzimy pośladkami między nasze kostki. Możecie przytrzymać się za krzesełko, przenieść sobie łapki na brzegi krzesła. Łokcie na wewnętrzne strony uder. Jeżeli odrywacie pięty od maty, podkładamy klocek dowolną wysokością pod pośladki. Dajemy bardziej ciężar ciała do przodu. Ok. Cały czas rozpychajcie łokciami kolana na boki. I zostajemy jeszcze w malasanie na 5 oddechów. I wdech raz, barki w dół od uszu. Z wydechem wciągaj brzuch. I wdech dwa. Mostek do przodu. I wydech, wciągaj brzuch. Rozpychaj kolana na boki. I wdech trzy, ściskaj kolanami ramiona. I wdech, wciągaj brzuch. I wdech cztery. Wydech, wciągaj brzuch. I wdech, pięć. Uwaga, odsuwamy krzesełko. Z wydechem bierzemy klocek spod pośladków. Przenieście dłonie w tył, usiądźcie sobie na macie. Siad kompensacyjny. Siadamy na klocku. Bądź na macie. Siad na guzach kurczowych, na kościach pośladków. Kilka wariantów. Odsuńcie skórę z pośladków na boki. I teraz tak.
Wyprostujcie nogi, kolana kąt 90 stopni, ok? Łączymy stopy. Raz. Siad na klocku, wariant pierwszy. Dwa. Siad na macie, klocek pod stopami. Być może ten skłon będzie prostszy, nie będą ciągnęły Was lędźwia. Wariant trzeci, siad na macie, stopy połączone, klocek dowolną wysokością między łydkami, ustawiony pod czołem. Jeżeli czujecie dużą sztywność w karku, w plecach na co dzień, jeżeli macie problem, bo przenosicie ciężar ciała za bardzo do przodu i macie wrażenie, że pod pośladkami jest lekko, to ten klocek z podparciem czoła pozwoli Wam zachować ciężar ciała na pośladkach. Wczujcie się w swoje ciała, zmieniajcie warianty, wybierzcie ten najlepszy, ok? Usadowcie się w swojej wersji. Bierzemy wdech, mostek w górę, proste plecy. Z wydechem wciągnij brzuch, skłon z bioder. Idziemy sobie w dół, dowolny wariant. Być może klocek pod czołem, być może stopy na klocku, może w ogóle zrezygnujesz z klocka. Czujesz przyjemne rozciągnięcie pleców. Czujesz przyjemne ciągnięcie po zewnętrznych stronach ud, otwarcie w biodrach. Zostajemy na 5 oddechów. Oddychaj głęboko, licz wdechy i wydechy w Twoim własnym tempie. Wczuj się w rozluźnianie swojego ciała. I wdech raz. Wydech. Oddalaj barki od uszu, długa szyja. Wdech dwa. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech, trzy. I wydech, możesz pogłębiać pozycję, schodzić coraz niżej, leż bez napięcia, bez ciągnięcia w lędźwiach. I wdech, cztery. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, pięć, ostatni raz. I z wydechem wciągnij brzuch, zroluj się w górę. Ostatni raz usiądź wygodnie, skrzyżuj nogi w piszczelach. Prawa noga z przodu. Oprzyj klocek największą wysokością przed sobą. Oprzyj łokcie na kolanach. I z wydechem zejdź czołem do klocka. Wariant pierwszy. Przyjemne rozciągnięcie w plecach. Wariant drugi, przedramiona na matę. Przesuwasz klocek nieco dalej. Jeśli tu odrywasz pośladki, czujesz napięcie w barkach, w szyi, czujesz, że te ramiona są za mocno wyciągnięte do przodu przy tym splocie nóg, wracasz sobie do wariantu pierwszego z łokciami na udach, na kolanach i podsuwasz tylko klocek do siebie. Możesz sobie jeszcze łapki położyć na klocku, żeby wyjść wyżej głową, ok? Pięć oddechów. W Twoim wariancie wdech raz. Wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. I wdech dwa. I wydech, wciągaj brzuch, ciężar ciała na pośladkach, na macie. I wdech trzy, luźna głowa, szyja. I wydech, wciągaj brzuch. Wdech cztery. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech pięć. I z wydechem wciągnij brzuch, wyjdź w górę, zmień skrzyżowanie piszczeli, lewa noga przed prawą, weź wdech, umość się w pozycji, popraw ją. I z wydechem skłon czoło na klocek, dowolny wariant, łokcie na udach, kolanach, bądź przedramiona na macie, jeśli nie odrywasz pośladków od mat. I wdech, raz, luźne barki, oddalaj je od uszu. I wydech, wciągaj brzuch, siedzisz mocno pośladkami na macie, czujesz rozciągnięcie zewnętrznych stron ud. I wdech dwa, długa szyja, luźna.
Z wydechem wciągaj brzuch, ciężar ciała na macie, na pośladkach. I wdech 3. Oddalaj barki od uszu. Z wydechem wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Wdech 4. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech 5. Z wydechem wciągnij brzuch, zroluj się w górę. Relaks. Stawiamy krzesełko na macie. Oparciem od nas. Przygotujcie sobie miękką poduszeczkę. Zwińcie na przykład też jakiś kocyk pod tył głowy, bądź przygotujcie miękki klocek, zwykły sweter. Jeżeli klocek jest za wysoki, rolujemy sobie zwykły sweter i podkładamy pod tył głowy. Jeśli chcecie leżeć na płasko, bez klocka, bez kocyka, leżymy spokojnie na płasko na macie. Ale jeśli macie tendencję do takiego odchylania głowy w tył, zadzierania podbródka, warto sobie tu coś podłożyć. Taki piankowy klocek, część może woleć korkowy, albo właśnie zwinięty sweterek bądź kocyk. Chwytamy sobie za krzesełko, kładziemy się głową na kocyku na macie i teraz przyciągamy krzesełko tak, żebyśmy mogli oprzeć na nim wygodnie nogi, bez napięcia w lędźwiach. Czasem te kąty w kolanach będą większe niż 90 stopni. Odepchnijcie sobie trochę krzesełko. Ważne jest, żebyście luźno mieli przyklejone dolne plecy do maty. Okay? Część osób będzie chciała bardziej sobie, popatrzcie, powędrować stopami po oparciu krzesła. Nogi muszą być luźne, dolne plecy doklejone do maty. Jeśli nadal tu poczujecie napięcie, proponuję Wam coś takiego. Przybliżamy krzesełko maksymalnie. Opieramy sobie spokojnie na nim kolana i przenosimy sobie, jeżeli macie na przykład to oparcie, które nie jest jedną całością, ale są tu jakieś dziury, to sobie stopy przenosimy w ten sposób. Opieramy na oparciu, właściwie je przekładamy przez oparcie. Podsuwacie sobie krzesełko brzegiem wygodnie pod uda, tak żeby dolne plecy były na macie. Jeśli krzesełko, popatrzcie, w ten sposób się odchyla, odepchnijcie je dalej, albo chwyćcie sobie łapki, trzymajcie. Wybierzcie Wasz wariant, wygodny dla dolnych pleców. Wygodny wariant oparcia i ułożenia nóg na krześle, przy którym dolne plecy, lędźwia nie odrywają się od maty. One leżą sobie płasko, luźno na macie. Okay? Jeśli nie trzymasz za krzesełko, możesz sobie przenieść ramiona w dół, otworzyć wnętrza dłoni do sufitu i zostajemy w tej pozycji, oddychając głęboko, oczy zamknięte, głębokie wdechy, rozciągaj klatkę piersiową przyjemnie, z długimi wydechami rozluźniaj całe ciało, pozwól plecom zapadać się w matę. Głębokie wdechy w pozycji, luźne nogi, luźny tłum. I wydech, rozluźniaj wszystkie mięśnie, niech plecy swobodnie opadną do maty. Głęboki wdech w pozycji do rozciągnięcia w klatce piersiowej i długi wydech. Czujesz, jak plecy zapadają się w matę. Zostań w pozycji tak długo, jak masz ochotę, koncentrując się na pogłębianiu wdechu i na wydłużaniu wydechów. Ziewaj, wzdychaj, wczuj się w swoje ciało.
Zostań tu jeszcze przez chwilę, na spokojnie. Jeśli będziesz chciał lub chciała w dyspozycji, po prostu oprzyj nogi niżej na krzesełku, przesuń je w dół, połóż dłonie pod tyłem głowy i obróć się na dowolny bok, zostając tu jeszcze na kilka oddechów, tak długo, dopóki ciśnienie nie wyrówna się i nie poczujesz, że masz ochotę wyjść do pozycji siedzącej. Zostańcie z nogami na krzesełku, pokontemplujcie, pomedytujcie, pooddychajcie jeszcze przez chwilę. Dziękuję Wam bardzo. To była Yoga Basic, otwieranie bioder, kilka technik z krzesłem, z klockiem, z paskiem. Zapraszam Was na następne długie sesje jogi otwierającej biodra. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie kanał. Dzięki wielkie. Widzimy się na następnych zajęciach jogi. Namaste.